Zaczynałem jako oficer latania na MiG-21 i potem po pewnym czasie dano mi szansę na to, żeby przeszkolić się na samolot F-16. Latanie samo w sobie nie odbiega, nie ma żadnych różnic. Kwestia tylko jest podejścia mentalnego. Czyli ja jako pilot MiG-21 byłem pilotem samolotu i sterowany byłem, tak powiedzmy, umownie przez nawigatora z ziemi. Latanie na samolocie F-16 polega na tym, że to ja jako pilot w samolocie, dowódca ugrupowania, decyduję o taktyce w powietrzu. Moi chłopcy są na ćwiczeniu Brilliant Arrow w Norwegii. Przygotowujemy komponent lotniczy sił odpowiedzi NATO i to ćwiczenie jest takim ćwiczeniem certyfikującym mój komponent do sił odpowiedzi NATO 2014. Przez okres całego roku ten komponent będzie utrzymywany w gotowości 10-dniowej. Przychodzi rozkaz i przez 10 dni przygotowuję komponent i wysyłam swoich ludzi do działania gdzieś w każdym zakątku świata. I naprawdę poziom, który ten komponent reprezentuje, stawia nas na równi w szeregu z innymi członkami NATO. Chodzi o to, żeby działać się w środowisku międzynarodowym. I żebyśmy mogli rozmawiać jednym językiem taktycznym, to my musimy brać udział w ćwiczeniach. Szwecja, Dania, Norwegia, Izrael, Holandia, Hiszpania, no i oczywiście Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, Alaska. Ćwiczenia takie, w których braliśmy udział na Alasce, a także inne ćwiczenia, które my nazywamy flag size exercise, czyli takie ćwiczenia, w których wykonuje zadanie ponad 60 samolotów w jednym ugrupowaniu, są typową symulacją konfliktu zbrojnego. Pilot, który wykonał przynajmniej 10 misji bojowych, jego przeżywalność w konflikcie zbrojnym drastycznie wzrasta. Dlatego Amerykanie powołali specjalne eskadry agresorów i prowadzą cykliczne szkolenia Red Flag w Nevadzie i Red Flag na Alasce, które mają symulować realny konflikt zbrojny. Po to właśnie, żeby zahartować tych pilotów przed tym, co może ich spotkać w realnym konflikcie zbrojnym. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zapraszają swoich partnerów do udziału w tym ćwiczeniu, ale partnerów, którzy spełniają pewne kryteria. Amerykanie dostarczają takich możliwości bardzo zbliżonych do warunków wojennych. Szósta eskadra dziedziczy tradycję eskadry, która tutaj do nas przywędrowała z Powidza, także i znakiem rozpoznawczym jest Tygrys. Sięga to 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, gdzie na samolotach godła 1., 2., 3. eskadry pojawił się Tygrys, który nawiązywał do tygrysich tradycji eskadry walczącej na froncie chińskim. W tej eskadrze również latał Polak, nasz as Witold Urbanowicz. W książce Myśliwcy Witold Urbanowicz pisze, że eskadra musi być zbudowana wokół jakiejś wartości, wokół jakiegoś symbolu. Wtedy to będzie dobra, zgrana drużyna, bo można zawsze latać obok siebie, ale eskadry, które latają ze sobą, latają dużo lepiej.
my jako Polacy latający na F-16 nie mamy się czego wstydzić na świecie. Nie tylko w Europie, ale i na świecie.